Tupyza na kolejnym wypadzie, na rybki, nie inaczej. Właśnie rozłożyliśmy się, wszystko było pozajmowane, więc musieliśmy znaleźć miejsce. Przyjechaliśmy w sześciu i oto znaleźliśmy razem tu z Marcinem miejscówkę i zaczynamy dzisiejsze zmagania. Drodzy widzowie, na tą chwilę jest godzina 6:39, sobota, 7 marca, więc jedziemy z tym towarem. Marcin i czterech innych naszych kolegów za drzewem siedzą, a my rozkładamy się tu. Marcin, powiedz coś o ciebie. Dawno nie byłem. Dawno nie byłeś i napaliłeś się, tak? No, z półtora miesiąca nie byłem. Zobaczymy, co pokaże teraz woda. Co przyniesie ciekawego. Co przyniesie i aby połowić, nie? Myślę, że coś wejdzie. No i zobaczymy. W końcu kanał, nie? Kanał, w końcu kanał, zimowe łowienie. I więc, drodzy Państwo, kawa, herbatka, ciasteczko, browiec i jedziemy z tym koksem, bo już późno. Ja zaraz rozłożę wszystkie sprzęty, wędki dwie rozłożyłem, korum, nie inaczej, obydwie, dwa kręciołki z Jacksona i mój nowy patencik, raczej opracowany, pętla niesymetryczna, 35 cm do pętli, później 15 cm ruchomy koszyk z krętwikiem na pętli, w razie brania ryba zasysa, odjeżdża samo zacięcie przy końcu pętli, skrętka 13 cm i dalej na stałe guma. 35 cm guma szybko z łączką. Zobaczcie, guma tak, aby na plecionce ryby mi nie spadały. Hamulec popuścimy i amortyzację mam ryby na gumie. I tak prezentuje się mój zestaw. Zobaczcie, skrętka odchodzi i guma na stałe. Do tego przypon pójdzie w zależności od długości. 40 cm przypon, to tu będzie 40-80 cm od koszyka. Mniej więcej 80 przy 60 cm przyponach plus guma daje nam metr. Metr od koszyka, więc można przy tym zastosowaniu stosować krótszych przyponów. Guma 11 LBS-ów, przezroczysta, tak, fluorocarbon, tak, aby nie odstraszała. I zobaczymy, jak to będzie się prezentować. Guma się nie skręca, widzicie, prosto, tonie, tonąca, sprawdzone i tylko wystarczy dowiązać przypon. Na drugiej ten sam zestaw, nie inaczej, na rzeki, mój ulubiony, to niesymetryczna pętla, warkocz i wszystko to samo. Guma, która nam 20 cm będzie oddawała różne odjazdy ryb. Dowiążemy przypony, ale zanim dowiążemy przypony, zarzucimy zestawy, zanęcimy sobie miejscówkę. A więc zostańcie ze mną i zapowiada się pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie, po prostu wpyte. Woda spada, pod drugim brzegiem widać, a my zaczynamy nęcić i wędkować. A co uda nam się złowić, zobaczycie na moim filmie. Więc jeszcze raz zapraszam. Kawa, herbatka, ciasteczko, browiec i jedziemy z tym koksem na połańcu z pyzą. Zobaczcie, odmrozimy wszystko, co mieliśmy zamrożone. Zobaczcie, same bogactwo i to wszystko poślemy. Poślemy na raz. Oraz trochę tej. Dobrze. Miseczkę. To pójdzie trochę w koszyk. Reklamówki do Kielc i mamy tak, mieszankę z ostatniego wypadu, którą będziemy teraz używać, oraz nętę, którą peleciki i match method mix plus pieczywo fluo i kompres pelety. Zobaczcie, przygotowana w domu,
zalana konopiami. Tu mamy gotową mieszankę oraz drugą, a to z kuwetki teraz sobie zanęcimy za pomocą kielicha. Weźmiemy szklankę, zwiążemy wędkę i zanęcimy. Dobrze, dodamy jeszcze nabrzany peletu. Dobrze. I oto tą kuwetkę całą teraz zanęcimy. Dobrze, weźmiemy szklankę i jedziemy z tym koksem. Parę dużych szklanek. Zobaczcie. I nęcimy wprost drzewa. Kolejna niemocno trochę wyżej. Zobaczcie bogactwo. Woda mniejsza trochę niż ostatnio. I na wprost tego dużego drzewa wszystko to zanęcimy. Stoliki, nie stoliki, ale tak mówię, najpierw nęcimy. No i bierzemy się niedługo za wędkowanie, a więc pozwólcie, drodzy Państwo, że zanęcę i widzimy się za chwilkę. Zanim zarzucimy zestawy, założymy przypony na fluokarbonie. Weźmiemy krótszy, to weźmiemy 40. Będzie razem 80 cm. 40 na jedną. Do szybko złączki, tak powiedziałem. I mamy zestaw, zobaczcie, 80 cm. Założymy teraz robaki. Najpierw zarzucimy wędkę, a dopiero rozłożymy stanowisko.
robaczki w kurkumie. Jeden. Dwie sztuki, dwa białe, większe. Tu pójdą dwa białe. Zobaczcie na tym i za nętę, którą matchmatch Todd Mix i Scandling, do tego pieczywo fluo. O, to jest jedna mieszanka i zarzucamy pierwszą z wętek. Zobaczymy, jak to się będzie spisywało na gumie. Tak to się prezentuje mój zestaw, odchodzi. Trochę za krótka, ale jak już stoi. Naciągniemy przypon i zakładamy. Teraz montujemy drugą z wętek. Na drugą też pójdzie 40. 40 na fluokarbonie. Zobaczcie, 40 cm. Nigdzie mi spadł przypon. Gdzieś mi poleciał, nie wiem gdzie. Bierzemy drugą 40. Przyczepiamy. Kolejny przypon mi spadł. Pomalutku, powolutku będzie wędkował pyza w swoim ogródku. Damy jednego białego i dwie mniejsze czerwone. Tu damy trzy sztuki. Kurkumie. Mieszanka ta sama. I dopóki jej nie wykorzystam, na nią będę wędkował. Później założymy torebki PVA, zobaczymy, może pelet i na torebki, które przygotowałem. A na tą chwilę tak pokazuję. Tą poślemy dalej. Pierwszy raz na tej miejscówce jestem, oczywiście w tym miejscu. O, tam było nęcone. Ściągniemy. Dobrze, i mamy dwie wędki. Mamy dwie wędki postawione, dobrze. I rozkładamy teraz stoliki, to wszystko. I czekamy na pierwsze branie i pierwszą rybkę. Oto dzisiejszego dziąka, a więc wędkujemy. U Marcina pierwsze branie, pierwsza rybka. Zobaczymy, drodzy Państwo, co ten Marcin tutaj wykombinował. Dobre zejście. Dobre zejście masz, no. Zobaczcie, brzanka chyba bubije.
więc... Świnka. Cerka? Świnka. Zaraz zobaczę. Cerka. Nie, pokaż. Świnka. 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 Nie, certa. Sorry, ja źle spojrzałem. Certa. 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 No, ja patrzyłem przez podbierak, no, mi się ten pyszczek taki wydawał. Pyszczek ma, ale na drugiej. No. Dobrze. Więc... Zahaczyłaś o żyłkę, Marcin, wędką. Dobrze, pierwsza ryba zaliczona. Czyli certa. Ja pomału to poprzykrywam, ogarnę. Rozłożyłem stanowisko, zobaczcie. Wędki zarzucone. Podbierak jest. I teraz wszystko już pochowamy. Ogarniemy, pochowamy. Dobrze. A więc przykryte, rozstawione. I tak to się prezentuje moje stanowisko. Brzeg wysoki, żeby nie poślizgnąć się, to długa sztyca. Stolik. Tu mam. Później zarzucimy PV-ki. Zobaczymy, jak to się ułoży. Oczywiście PV-ki, żeby nie zawilgotniały. Wsadzimy tu wiadro z przynętami. Mamy do donęcenia pelety. To w razie co później donęcimy. Czerwone robaki. Robaki w kury zasypane kolendrą. Robaki w anyżu. Mamy ochotkę haczykową. Zobaczcie, piękna ochotka. Też będziemy wędkować. Oraz dużo robaków. Będziemy w torebki PVA malutkie wkładać. Zobaczymy. Więc więcej trochę robaków. I oraz robaki w kurkumie. Też. I tu nasza mieszanka, którą teraz jeszcze wzbogacimy. Damy ziarna konopi. Zobaczcie. Niedużo, najwyżej będziemy czopować. Tu i tu trochę damy, a resztę do czopowania czy do nęcenia, zobaczymy, jak się ułoży. Dobrze, zobaczcie, branie. I prawdopodobnie coś jest na dumie, na żywo. Zobaczcie, hamulec skręcimy. Weźmiemy jedną sztycę, odczepimy część na tą i zobaczymy, co tu z wysokiego brzegu mamy. O, jeszcze mi podbierak wpadł. O, źle zasadziłem, drodzy Państwo, sztycę. Więc zobaczcie, musimy dać jakoś radę. Trudno, rybę postawimy. Zobaczcie, jakie historie
są. Trzymamy się drzewa i bierzemy swoją sztycę. Teraz muszę stąd jakoś wyjść. Historie nad wodą różne są. Tu była z koszem, który wypadł. I teraz spróbujemy ją podebrać. Zobaczcie. Jeszcze nie. Niech sobie chodzi. Damy dłuższy kawałek. Źle zasadziłem, drodzy Państwo, za słabo. Więc miało prawo wypaść. Historie takie się zdarzają. Ryba na gumie chodzi. Pięknie. Zobaczcie. Amortyzacja na gumie. I trzeba rybę jeszcze zaliczyć. Dobrze. Ryba zaliczona. Teraz musimy stąd wyjść. Do góry. Nie, miejscówka trochę nie za bardzo, ale zobaczymy. Zobaczcie. Świnka. To jest świnka. Świnkę mam. Zaś się powiem. Od 50 centymetrów ma 10, 20, 37. Ale ryba zaliczona. Więc odhaczymy. I zobaczcie. Świnka. Na bank świnka. Nie certa. Dobrze. Więc rybka. Krótkiej historii wraca. Zobaczcie, odpłynęła i jest w ptę. Dobrze. Trochę zejście jest złe, złe jest zejście. Woda jest za płytka, zejście złe, ale cóż, już tu siedzimy. I jest w płytkę! Dobrze, a więc przypon jak na razie się spisuje na gumie. Widzieliście kij położony. Musiałem odzyskać sztycę z kawałkiem wędki podbieraka sztycy. Raczej kosz z kawałkiem sztycy. Ryba swobodnie sobie pływała na gumie. Amortyzowało, nie spięła się, więc daje radę, to i zakładamy to samo, nie inaczej, i czekamy na te większe rybki, nie te, te pójdą do torebki. Tu były dwa białe, jeden dwa. Dwa. Nabijamy z odrobiną teraz konopi. Czopujemy mocniej. Pododałem konopi, żeby nam po drodze to nie poleciało. Zarzucamy zestaw, tą zaraz przerzucimy.
Dobrze. Okej. Musimy ułożyć przypon, tak żeby tam się ładnie rozłożył w wodzie. A tą ściągniemy, przerzucimy. Czekamy na kolejne wskazania. Zobaczymy, jak to się potoczy. Na razie pierwsze branie, pierwsza ryba zaliczona. Zanęcone, więc czekam na te większe, aż wejdą. Czy wejdą, się okaże. Mamy różne możliwości, różne warianty, tak powiedziałem. Więc zobaczmy, co nam przyniesie dalsza część dzisiejszego wędkowania. Ale jest pięknie, pięknie jest, drodzy Państwo, pięknie. Wpyte, nic dodać, nic ująć. Słonko wychodzi, a my odpoczywamy, wędkując. Na razie guma daje radę. Widzieliście, gdy odzyskiwałem kosz, wędka swobodnie bokiem leżała na żyłce, czy na samej plecionce. Ryba by spadła, zeszła mniej więcej. Ona sobie na gumie tam chodziła, sprężynowało. W razie przycięcia, samo zacięcie na gumie. No zobaczymy, zobaczymy, jak dalej spisze się ten mój dzisiejszy zestaw. Niesymetryczna pętla z gumą. Jak to się mówi? Niektórzy mówią z feder gumą, ale to jest trochę inaczej zrobione, bardziej taka wyższa szkoła jazdy, bardziej to dowiązane. Nie było prosto do skrętki to dowiązać. Guma, maszynice 0,70 mm, 0,70 mm to nie jest cienka, do plecionki 0,10 mm. Plecionką 0,10 ma coś? Brzankę małą. To widzicie, fluorocarbon 0,30 i guma 0,70. No czekam na branie i wędkujemy. Jest w pyte! Więc czekając na branie, jedną zaraz ściągniemy. Założymy koszyk 85 gram z góry. I zestaw będzie wyglądał tak. Zobaczcie. Tu dowiążemy plecionkę. I będzie wyglądało to tak. Koszyk. Do tego spinka z zagrawką do torebek. Tu pójdzie towar, tu pójdzie to torebka PVA i przypon. Przypon, zobaczcie, to jest na 40 ponad centymetrów. Dobrze. Triga, leak bungee, plecionka, że jak się skurczy, to... O, wyprostował kija. Ale nic nie ma, więc zademonstruję Wam teraz, co i jak. To było 57. Odetnę i pokażę pomału, co i jak. To odłożymy. Więc, drodzy widzowie, pomalutku. Założę torebkę PVA. Pokombinujemy. Więc tak. Tu idzie zatyczka. Za zatyczką idzie koszyk. Dalej idzie
guma. I teraz dowiązujemy kręplik. Oczywiście na mokro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teraz to przechodzi przez pętlę. Ściągamy, zaciągamy niepotrzebne, odcinamy i teraz wszystko zakładamy. Zakładamy w ten sposób. Koszyk i zaślepkę. I mamy przełożony zestaw na pelecik dumplesa jakiegoś grubego. I tak to się prezentuje. Zobaczcie. Widzicie? Torebka. I teraz dalej. Tak powiedziałem, tutaj jest wyłączone plecionka Trigalic Bungee w kontakcie z wodą. Później ściągnę, zobaczycie, ona się skurczy i na 30 cm będzie nam sprężynowała, amortyzację nam da do plecionki głównej żyłki na kręciołku. Put stop i hak na plecionce zwykłej łączony łącznikiem. Teraz weźmiemy jakąś przynętę. Powiedzmy, weźmiemy czosnek. Czosnek damy. Jedziemy żałować z dynamita. Czosnek z serem. Okej. Teraz tą przynętę weźmiemy w ten sposób. Zobaczymy, czy coś się skusi. Przebijemy. I zobaczcie, mamy w tej pozycji przynętę. Teraz dalej, żeby było ciekawiej. Nie darmo robiłem torebeczki. Zrobimy jeden pakunek. Dwa pakunki, jeden z czystego ser, pikatna kiełbasa, a tutaj kryl, pikatna kiełbasa i ser. Teraz dalej robimy tak. Tu jest spinka. Do tej spinki wkładamy pętelkę. Pomalutku. I teraz tą pętelkę zaciągamy na dół. Zobaczcie. Pociągamy. Na dół. Widzicie? Tu nam zeszło. Dobrze. Bo to jak ryba pociągnie, będzie przelotowo. Musimy z powrotem wsadzić. Dobrze. I mamy, zobaczcie. Tak. O, taką mieszankę. Teraz tą mieszankę nabijemy nętą. Mamy, zobaczcie, taki pakunek.
Tak to się prezentuje. Dobrze. I teraz, żeby było jeszcze ciekawiej, zadipujemy to. Tu w krylu damy. Dobrze. A drugą kiełbaskę zaczepimy na hak. Zaczepimy w ten sposób, tak? Zobaczcie. To lepiej. Dobrze. Więc, drodzy Państwo, wybaczcie teraz, muszę wyjść, bo branie na drugiej z wędek. Ryba nieduża. Pomału. Na gumie. Podbierak. Zobaczcie. Musimy dobrać się do tych większych osobników. Czyli leszczyk. Ryba się wypięła. Dobrze. Leszczyka damy tu. Zestaw położymy i rybę. Zobaczcie. Wypuszczamy. Okej. Ale zanim zarzucimy, dokończymy mój zestaw, który Wam chcę zaprezentować. Dobrze. I mamy, tak to się prezentuje, mój zestaw. Zobaczcie. Okej. I tą torebkę, mokre ręce mam, żeby torebka nie rozpuściła się. Zakręcamy. Zaczepiamy, zakręcamy, zaczepiamy, obkręcamy i tak to się prezentuje. Teraz jeszcze damy zobaczcie naszą kiełbaskę. Pięknie. I ten zestaw zarzucimy. Złe podejście mam do ryb. Raczej wysoki brzeg. Dobrze. Dokręcimy hamulec tylko. I tak to ten pakunek mu się. I to będzie stało, ten dam blesik. I spróbuję na niego coś złowić. Pakunek konkretny. Będzie nam nęciło zanętą. Z peletami oraz na długim przyponie torebka TVA. Przy przynęcie. Teraz wystarczy to zarzucić. I czekać. Zobaczcie. Okej. Naprężymy zestaw. Popuścimy hamulec.
Dobrze, i tam jest przynęta, która na bank będzie. I tak te torebki PVA, jak pokazałem. I czekamy do pierwszego brania na to. Nie na darmo robiłem torebki wczoraj PVA, PV-ki, aby leżały. Tylko o to, żeby wypróbować takiego rozwiązania zestawu, jak wam zademonstrowałem. Teraz przerzucamy drugą z wętek na pinkę. Nie inaczej, i wędkujemy, jest w pytę. Ściągniemy. Zmiana taktyki. Za czym, czy to poprawi nasze brania. Zobaczcie, jak co się dzieje. Więc zrobimy tak. Postawimy tu wędkę. I zrobimy tak, drodzy Państwo, osiągniemy przypon. I zrobimy tak. Weźmiemy przypon z fluokarbonu na 0,15, kamasan 12, 80 cm. To będzie 1,20 m od podajnika. 80, 1,20 m od podajnika. Jak dobrze liczę, wraz z gumą oczywiście. Zobaczymy, czy to przyniesie nam więcej brań. Zobaczcie, odtąd do podajnika 1,20 m. I teraz zrobimy taki myk. Tak jak sobie stoi, jest konkretnie tam rzucone. Założymy białego, tłustego sztukę. Dwie sztuki. I zapniemy pinką czerwoną. To mamy tak, zobaczcie, na 12. Teraz jak sobie to leży, weźmiemy PV-kę. Ta jest grubsza siatka. Musimy wziąć drobniejszą. Ta jest drobniejsza, dobrze. Teraz oczywiście wszystko się nagrywa. Robimy tak. Bierzemy robaki. Zobaczcie. Sztukę. I nętę. Ubijakiem. Delikatnie to ubijemy, skręcimy zaciągniemy, powtórzymy pętlę, tak aby mieć już gotową pod następną. Odetniemy. I mamy pakuneczek, zobaczcie. Zanęta, robaki białe. Na odległości 80 cm to będzie od podajnika. Nie inaczej. Podajnik nabijemy. Tak, aby nam się rozsypywał.
Pomalutku, pomalutku. Za bardzo miejsce wybrałem, takie krzaka czaste, ale jakoś damy radę. I teraz na końcu, zobaczcie, tak bierzemy nasz pakuneczek z robakami. Jeden, dwa, trzy. I tak to się prezentuje. Zobaczcie, opadnie nam 80 cm od koszyka i uwolni nam się siatka, uwolni nam trochę zanęty i pinkę, która będzie kochaczyka, na której są trzy robaki. O, tak ten pakunek wygląda. Zacząć to poprawi nam 80 cm, czy to nam poprawi branie. Teraz tylko to zarzucić, niech się nie buja tak. Poszło. I zobaczymy, czy to przyniesie efekt. Wędkarstwo też polega na kombinowaniu, szukaniu różnych rozwiązań. Ja tak dzisiaj sobie wymyśliłem z PV-ką na grubszego zwierza, damblesa jakiegoś. Akurat nie wziąłem pikantnej kiełbasy, innych peletów, tylko to, co mam, ale to też da radę. No i teraz naciągniemy zestaw. Dobrze. I myślę, że za chwilę się rozpuści PV-ka, uwolnią się robaki i na 1,20 m od podajnika jest haczyk z białymi. I zobaczymy, czy to przyniesie efekt. Dobrze, dwie przerzucone. PV-kę chowamy z mniejszą siatką, tak do robaków. I czekam na jakieś wskazanie, a to na prawej ręce albo lewej. Białe robaki z torebką PV, a jakieś, a to ma jechać, ma telepasz kijem, tam guma jest, w razie co sama zatnie, na niesymetrycznej petli pociągnie, kirba się sama zatnie, a szczytówka nam wskaże zaraz, czy jest branie, czy nie, a coś tam telepie, więc czekamy na pierwszą rybę z dłuższym przypodem na PVA, torebkę przy haku. A tamta jak sobie, o widzicie, zobaczcie. No, jeszcze. To ma być branie, nie dosiągał teraz, bo będzie trzeba nowy pakunek zrobić z PVA, więc jedno branie, jedna rybka i wtedy mogę robić torebkę i będzie w pytkę. Takie podciągnięcia nie robią na mnie wrażenia, ma jechać. Dobrze, wędkujemy i czekamy na pierwszą rybę z użyciem torebki przy haku. Ta w karpio wybranie. Na damblesa, na karpiówkę mam branie. No. Zobaczcie, drodzy Państwo,
Zobaczymy co. Ryba chyba przeszła. Na włos torebka PVK, tak pokazywałem. Teraz zobaczymy co jest na zestaw karpiowy upyzy. Mam nadzieję, że coś fajnego, bo to nie była taka mała przynęta. To znajdę sobie tutaj miejsce. Tam jest Trigalic Bungee. To guma, która pracuje. O, ryba już godna. Tylko nie widzę jeszcze. Zobaczcie, Trigalic Bungee i zestaw karpiowy. Ach, siedzi. Drodzy Państwo, sztycę złamałem. Ale widzicie, tak to jest na rybach. Złamałem sztycę. Złamałeś? No, sztycę. No złamałem, no trudno, nie? Jak nie miałem jak wyciągnąć ryby. No ładnie. No, no widzisz co się dzieje. Już łamać ją. Wyjmij mi. Złamałem, bo mi w krzaki weszło, ale leży już fajny, drodzy Państwo. Marcin, przytrzymaj mi rybkę, zrobisz mi zdjęcie. Ale ładny już, nie? No ładny, ładny. Trzymaj. Zestaw karpiowy. Wędka złamana, ta sztyca złamana. Ładny leści, ale ostry. Wysypkę już ma? Tylko wędki teraz jeszcze nie złamać. Ciężkie mam warunki, weszło mi tutaj, jej. I złamałem. Ryba ma około 2 kilo. No ładno. I o to w tym wszystkim chodzi. Piękny, nie? Ładny, ładny. No. To już, zobacz, na Dumblesa. Zobaczcie, drodzy Państwo. Dolna warga. Trigalic Bungee pa. Na gumce, zobacz. No widzę, na tej długiej. No. Malutku, powolutku się doczekałem. Zobaczcie, patrzcie. I tak mówiłem, skrócił się przypon. Trigalic Bungee. Przypon teraz ma 70 m20, 40 cm, ale do 60-70 się rozciąga. Zestaw karpiowy, PV-ka tu była. Druga PV-ka była na włosie. Dobrze. Bez ciężarka, tak luzem. Koszyk jest. A jest tu, no tak. Koszyk mam. Mam. Nie zwróciłem uwagi, bo mi pokazałeś ten. Rybkę weźmiemy. Koszyk jest, zobacz. Karpiowy zestaw zrobiłem. Plecionka. I tak sobie wymyśliłem zestaw karpiowy, pa. Że odjeżdża. Bezpieczny klips. I ma. Zanęta, PV-ka, PV-ka. Pierdzielił tego. Z... Ale zobacz, efekt jest. Jest efekt. Efekt, jest. Drodzy Państwo, ale jest. Leszczyk ma od 50. To idź. 100. 51. 51 o 50 przyjechałem i 50 się doczekałem. Od 50 101. Dobrze.
Dobrze, drodzy Państwo, zdjęcie zrobione. Zobaczcie, jaka piękna. 51. Czekamy. Oby nie jedyna. Na większe. Zobaczcie. Jaka piękna ryba. Sztyca złamana. Ale tak to jest. Widzicie, nie było jak podebrać. Ryba z 1,5 kg waży. Tutaj zaczepiłem. I będę musiał dzisiaj holować ryby. Oto na tej krótkiej sztycy. Więc rybka ich dochodzi. Piękny leszcz. Czekamy. I jest w pytę. Ach, szkoda tej sztycy. Zobaczcie, ale jak podnieść. Tu wbiło mi się do góry. Trudno. Takie mamy wędkarstwo. Miejscówka źle dobrana, jak na początku powiedziałem. Tu coś telepie. Na PV-kę. Więc zakładamy z powrotem zestaw. Za kolejnym leszczem.